Zostałaś gwiazdo zaranna, a Pan z Tobą. Uzdrowienie chorych, więc jestami, łaski pełna, błogosławiona owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wspomóż niewiernych, Królowo Rodzin, Królowo Polski. Matko Dobrej Rady. Niepokalanów. Miejsce kojarzące się z wielkim człowiekiem. Pierwszym polskim męczennikiem okresu II wojny światowej. Świętym Maksymilianem Maria Kolbe. Przeważnie łączy się jego postać z heroicznym czynem oddania życia za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Co jednak doprowadziło go do tak odważnej decyzji? Bez zawahania można powiedzieć, że miłość do Boga, która miała rys maryjny. Ten wyjątkowy święty kierował się w życiu dewizą przez Maryję do Jezusa. Całym swoim aktywnym życiem potwierdzał słowa, które kiedyś wypowiedział. Przez Maryję idzie się do Jezusa i właśnie ta droga jest najpiękniejsza, najmilsza i najpewniejsza. Mając w pamięci to pouczenie, rozważmy, w jakim sensie Maryja jest dla nas pośredniczką. W tle naszych przemyśleń pojawi się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Kościół, przed którym stoję, w 1980 roku został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej, zaś w 2004 został mianowany sanktuarium o wyjątkowym tytule, tłumaczącym, że Maryja jest w stanie nam pomóc w wypraszaniu wielu łask i darów od Pana Boga. Kiedy słyszymy, że Maryja jest wszechpośredniczką łask, zapala się nowe światełko, takie światełko w tunelu. Szczególnie wtedy, kiedy już od dłuższego czasu prosimy o coś Pana Boga, a tutaj głucha cisza. I wiemy, że od Niego, od Wszechmogącego otrzymujemy różne dary materialne i duchowe, ale czasami nie wiemy, jak o to prosić. Dlatego dobrze, że możemy to wszystko ubrać w maryjną szatę. Niepokalanów w takich sytuacjach nie uzbraja się tylko w ładne, okrągłe, teologiczne słówka, które może i ciekawie brzmią, ale nic ze sobą nie pociągają. Bo tutaj doszło do powstania apostolstwa maryjnego, które na nowo wzbudza w ludziach chęć do duchowej walki. Jest nim rycerstwo niepokalanej. Bardzo ciekawa nazwa. Każda osoba, która wchodzi w zażyłą więź z Maryją, staje się jej rycerzem, a ona daje mu duchową zbroję i miecz, aby nadać szczególnego charakteru jego modlitwom. Chciałbym, aby każdy, kto ogląda ten film, na nowo rozkochał się w Maryi. Każde wezwanie jest nowym zaproszeniem do tego, aby przemyśleć, kim jest dla mnie Maryja. Niepokalanów daje nam odpowiedź: pośredniczką w łaskach. Aby mocniej tego doświadczyć, zatrzymajmy się przy modlitwach, które są tutaj odmawiane. Rycerze Niepokalanej na początku swojej duchowej przygody składają akt zawierzenia się
Matce Bożej Niepokalanej. I w nim znajduje się wiele określeń, które tłumaczą jej pośrednictwo w łaskach, które otrzymujemy od samego Pana Boga. Pierwsze, bardzo ważne słowa, ucieczką grzesznych. I chyba żadnego człowieka nie trzeba przekonywać do tego, że ludzie grzeszą, czynią zło. Nie tylko, że to widzimy, ale co gorsza, czujemy tego skutki. I najbardziej bolące, największą traumą jest to, kiedy ktoś bardzo chce zmienić siebie, pracuje nad swoim wnętrzem, ale mu to nie wychodzi. Sili się na różne taktyki, na sposoby i widzi, że nic z tego się nie udaje. Dla tych chrześcijan powyższy termin wprowadza nową jakość. Dzięki niemu wiemy, że nie tylko mamy uciekać od grzechu, ale mamy dobry adres, do kogo uciekać. I dzięki naszej niebieskiej pośredniczce nasze osobiste wysiłki są upiększane, urozmaicane. I to dodaje otuchy. Nasza niebieska matka sprawia, że to uciekanie od grzechu jest konkretnym zabiegiem, a nie jakimś biegiem na oślep, gdzie wszystkich ranimy i wszystko wokół siebie niszczymy. Dlatego kiedy następny raz zbliży się pokusa, to wiedzmy, że kiedy dziecko coś przeskrobie, to od razu ucieka do mamy. To takie proste. Ona zawsze może wyprosić, aby kara od taty nie była taka dotkliwa. Oczywiście nie chcę tutaj przekazać, że Bóg w niebie jest kimś złym, a Maryja jest tylko dobra. Nie, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, że kiedy chciałem uzyskać chociaż częściowe ułaskawienie swojej kary, no to szukałem wzrokiem mojej mamy. To takie proste, mama, to po prostu mama. I dlatego Bóg nie chciał zrezygnować z tego naturalnego odruchu w duchowości i daje nam matkę, która ma ważną funkcję. Jest pośredniczką łask i ułaskawienia. Kolejne istotne słowa płynące z aktu zawierzenia niepokalanej to, cytuję, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. Jakże piękne i zgrabne słowa i poprawne teologicznie, które tłumaczą, dlaczego zanosimy nasze modlitwy przez Matkę Najświętszą. No bo w końcu, jeśli miłosierdzie wynika z tego, że Jezus Chrystus chciał umrzeć za nas na krzyżu, a ona go urodziła, no to problem jest rozwiązany. Skoro przez 9 miesięcy nosiła pod swoim sercem miłosiernego, czyli weszła w ten rytm i wie, jak to miłosierdzie teraz sama ma rozdzielać. W pewnej czeskiej pieśni maryjnej pogrzebowej słyszymy takie słowa klicznice nebe, co tłumaczy się na język polski ta, która trzyma klucze Królestwa Niebieskiego. Jakże to wymowne. W akcie zawierzenia wyczytamy również bardzo ciekawy opis. Tam, gdzie wejdziesz, tam łaskę uświęcenia i nawrócenia wypraszasz. Dlaczego tak się dzieje? Tłumaczy nam to Niepokalanów. I kiedy wejdziemy do bazyliki, od razu widzimy Maryję, która wskazuje na Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i zaprasza nas do modlitwy. Takie jest właśnie pośrednictwo Maryi. Związując się z nią, nawiązujemy relacje z jej Synem. Ona nie ma nam nic do zaoferowania oprócz Boga. Jej atrakcyjność jest w jej przeźroczystości i właśnie dlatego jest dla nas przykładem, jak żyć. A to, że Maryja Niepokalana jest w stanie wyprosić nam rzeczy, które pozornie wyglądają jako niemożliwe, potwierdzają niepokalańskie noce modlitwy z 16 na 17 dnia miesiąca. I właśnie wtedy rycerze Niepokalanej modlą się o własne uświęcenie oraz o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza Żydów i masonów. Także przez Maryję można polecać wszystko. Więc co ty jej polecisz?